Dziś omówimy zasady sporządzania dokumentacji dotyczącej adresacji IP sieci. Kiedy sieć nie jest duża, można ją przedstawić w sposób graficzny, tak jak na tych rysunkach. Jeśli stacji roboczych jest kilkanaście lub kilkadziesiąt, to można zastosować metodę nakładania poszczególnych warstw na projekcie elektronicznym. Drugim sposobem jest przedstawienie tych informacji w tabeli. Właśnie jeśli chodzi o wydruki, to projektanci często nie nanoszą adresów bezpośrednio na schemacie. Odnoszą się do jednoznacznie oznaczonych obiektów, przywołując ich adresy i inne parametry zestawione, na przykład w tabelach. Obydwie metody można stosować jednocześnie lub zdecydować się na którąś z nich. Ważne jednak, by wziąć pod uwagę nie tylko rozmiar istniejącej sieci, ale także założyć możliwość jej rozbudowy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.